Zjednoczenie Niemiec i Włoch zachwiało równowagą europejską. Nowe państwa miały duży potencjał i spore ambicje. W tej dwójce zdecydowanie prym wiodły Niemcy. Dzięki błyskawicznie rozwijającej się gospodarce stały się pod koniec XIX wieku drugą potęgą ekonomiczną globu. Rosnąca produkcja potrzebowała rynków zbytu oraz dostępu do surowców, a jako najlepsze w tym zakresie postrzegano kolonie. Dlatego Niemcy dynamicznie rozwijały zwłaszcza flotę wojenną oraz handlową, co pozwoliło im dołączyć do rywalizacji o kolonie. Jednak ostatecznie do tego wyścigu Niemcy dołączyły się zbyt późno, przez co nie były zadowolone ze swojego stanu posiadania i dążyły do zmiany tego stanu rzeczy. Ta sytuacja doprowadziła do narastającego napięcia między Niemcami a pierwszą potęgą świata, Wielką Brytanią. Równocześnie istniał w Europie Zachodniej nierozwiązany konflikt francusko-niemiecki. Francja na skutek przegranej wojny z Prusami w 1871 roku utraciła Alzację i Lotaryngię, a dążyła do ich odzyskania. Równocześnie styl, w jakim to starcie przegrała, wzmagał we francuskich elitach chęć rewanżu. Stopniowo dochodziło również do rozpadu funkcjonującego od Kongresu Wiedeńskiego sojuszu między polskimi zaborcami. Powodem narastających rozdźwięków był konflikt austro-węgierski z Rosją na Bałkanach, gdzie oba państwa rywalizowały o wpływy na tych ziemiach. Austro-Węgry, od lat walczące z Turcją, dążyły do uzyskania jej kosztem jak największych zdobyczy. Niemcy za to w Turcji zyskiwali coraz większe wpływy dzięki pomocy gospodarczej i inwestycjom. Rosja, postrzegana przez prawosławne ludy bałkańskie jako wyzwoliciel, dążyła do opanowania cieśnin czarnomorskich. Równocześnie Wielka Brytania była przeciwna zbyt dużemu osłabieniu Turcji, bo to spowodowałoby pojawienie się na Morzu Śródziemnym wpływów rosyjskich, a wraz z nimi rosyjskiej floty. Ten miks sprzecznych interesów doprowadził do powstania dwóch sojuszy, które podzieliły Europę. W 1882 roku powstało Trójprzymierze, w skład którego weszły Niemcy, Austro-Węgry oraz Włochy. Ze względu na ich położenie geograficzne, sojusz ten nazywano państwami centralnymi. W obliczu powstania tej koalicji wzajemne animozje przełamali Francuzi z Brytyjczykami, do których w 1907 roku dołączyła Rosja. W ten sposób powstało Trójporozumienie, zwane też Ententą. Od francuskiego słowa entente cordiale, czyli serdeczne porozumienie. Narastanie napięcia w stosunkach dyplomatycznych rozpoczęło narastanie wyścigu zbrojeń. Sprzyjał temu błyskawiczny postęp techniczny, jaki miał miejsce w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza w marynarce wojennej. W 1906 roku pojawiła się nowa klasa okrętów wojennych – dreadnoughty. Były to potężne okręty artyleryjskie, wyposażone nawet w 10 dział dużego kalibru, które wystrzeliwały prawie półtonowe pociski. Jako nowe, bardzo niebezpieczne okręty wojenne pojawiły się okręty podwodne. Jednym z wynalazków, który powstał pod koniec XIX wieku, był karabin maszynowy. Na początku XX wieku rozpoczęto tworzyć również siły powietrzne, które oprócz balonów i sterowców zaczęto wyposażać w pierwsze samoloty. Przełom w łączności również wpłynął na armię. Na szeroką skalę zaczęto stosować telegraf, by zastąpić go wkrótce telefonem oraz pierwszymi modelami radiostacji. Pod sam koniec XIX wieku do grupy rywalizujących o wpływy mocarstw dołączyła błyskawicznie się dotychczas modernizująca Japonia. Jak każda dynamiczna, rozwijająca się gospodarka, potrzebowała dostępu do surowców, których sama nie miała. Dlatego łakomym okiem patrzyła na pobliską Koreę, do opanowania której dążyła jednak także Rosja. W 1904 roku doszło do wybuchu wojny pomiędzy Rosją a Japonią. Pewne zwycięstwa Imperium Romanowów szybko zostało upokorzone serią klęsk na lądzie i na morzu, które zadały im dobrze przygotowane do wojny i nowocześnie wyposażone oddziały japońskie. W obliczu kolejnych porażek car podjął decyzję o przerzuceniu na daleki wschód całej rosyjskiej floty bałtyckiej. W maju 1905 roku doszło do rozstrzygającej bitwy morskiej niedaleko wyspy Tsushima. Zakończyła się ona całkowitą klęską floty rosyjskiej, co zmusiło cara do podpisania pokoju. W jego efekcie Korea wpada w ręce Japonii, a reszta świata zaczęła postrzegać Rosję jako kolosa na glinianych nogach. Jednym z miejsc zapalnych w Europie były Bałkany. Ilość krzyżujących się tam i czasem zupełnie sprzecznych interesów różnych państw była tak duża, że obszar ten określano mianem kotła bałkańskiego.
W latach 1877-1878 na skutek zwycięskiej wojny Rosji z Turcją wolność uzyskały Rumunia, Serbia i Czarnogóra. Inne narody tego obszaru również miały takie aspiracje, mocno przy tym będąc wspierane przez Rosję. W 1912 roku wybuchła pierwsza wojna bałkańska, w której koalicja Grecji, Serbii, Bułgarii i Czarnogóry pokonała Turcję. Wkrótce jednak potem, na skutek sporu pomiędzy zwycięzcami, co do podziału zdobytych terenów, w 1913 roku wybucha druga wojna bałkańska, w której Bułgaria, niezadowolona z ustaleń konferencji pokojowej, rozpoczęła wojnę z Grecją, Serbią, Turcją, Rumunią i Czarnogórą. W jej efekcie Bułgaria została pokonana i straciła większość ze swoich wcześniejszych zdobyczy. Narastające w Europie napięcie oraz wyścig zbrojeń musiały w końcu doprowadzić do konfliktu. Co warto podkreślić, do tej wojny parły wszystkie, bez wyjątku, mocarstwa w Europie, widząc w niej szansę na realizację swoich celów. Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny było zabójstwo austro-węgierskiego następcy tronu, Franciszka Ferdynanda, który został zamordowany przez serbskiego nacjonalistę Gavrilo Principa w zamachu, który miał miejsce 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie. Zamach ten został wykorzystany przez Austrię jako okazja do poskromienia Serbii, względem której wystosowano ultimatum, czyli bezpośrednie żądanie poparte groźbą, którego spełnienie postawiłoby Serbię w roli państwa zależnego od Austro-Węgier. Serbia przyjęła tylko część ultimatum, co w Wiedniu uznano jako wystarczający powód do wypowiedzenia wojny, co stało się 28 lipca 1914 roku. Na przestrzeni kilku następnych tygodni do tego konfliktu przystąpiły kolejne państwa europejskie powiązane z sobą systemem wzajemnych sojuszy. To doprowadziło do przekształcenia się lokalnego konfliktu w wojnę światową, którą już ówcześni nazywali Wielką Wojną, a jej działania objęły Europę, Azję oraz Afrykę. Ostatecznie na początku wojny Włochy zachowały neutralność. Działania wojenne toczyły się na dwóch głównych frontach. Zachodnim, gdzie Niemcy walczyli z Francją i Wielką Brytanią, oraz wschodnim, gdzie Austro-Węgry wraz z Niemcami starły się z Rosją. W nocy z 3 na 4 sierpnia Niemcy atakują Belgię, mimo tego, że kraj ten ogłosił neutralność. To działanie miało ułatwić Niemcom atak na terytorium Francji. Niemcy liczyli na szybkie pokonanie Francuzów wzorem kampanii 1870 roku, dlatego to przeciw nim skoncentrowali swoje główne siły. Na wschodzie, pozostawiając jedynie szczupłe oddziały osłonowe. Było to spowodowane faktem, że zakładano, iż armia rosyjska, ze względu na olbrzymie obszary państwa oraz niezbyt gęstą sieć kolejową, będzie potrzebowała dużo czasu na przeprowadzenie pełnej mobilizacji. Plan niemiecki jednak zawiódł. Po pierwsze, zdecydowany opór stawili Belgowie, opóźniając marsz Niemców, a to spowodowało, że Rosja zdążyła przeprowadzić koncentrację swoich sił i wykonać uderzenie na Prusy Wschodnie. Ta ofensywa wymusiła na Niemcach przerzucenie części sił z zachodu na wschód w decydującym momencie kampanii. Właśnie tych sił najpewniej zabrakło Niemcom w decydującej bitwie z Francuzami nad Marną we wrześniu 1914 roku, w której zatrzymano ofensywę niemiecką na froncie zachodnim. Od tego momentu przesuwający się do tej pory dynamicznie front utknął w miejscu. Walki na zachodzie przyjęły charakter wojny pozycyjnej. Obie strony stworzyły rozbudowane pozycje, na które składały się linie okopów i umocnień polowych, silnie obsadzonych bronią maszynową i zasiekami z drutu kolczastego. Te elementy oraz silne wsparcie artylerii powodowało, że atakujący był w zdecydowanie gorszej sytuacji niż obrońca. W kolejnych ofensywach obie strony ponosiły straty wynoszące kilkanaście tysięcy zabitych żołnierzy dziennie, przesuwając linię frontu dosłownie o metry. Jednym z najkrwawszych starć tej fazy wojny była bitwa pod Verdun. Ten stan rzeczy wymusił poszukiwanie nowych środków bojowych umożliwiających wyjście z impasu. Jednym z pierwszych były gazy bojowe, zastosowane po raz pierwszy przez Niemców w 1915 roku w bitwie pod Ypres. Faktycznie pierwsze ich użycia spowodowały wielkie straty po stronie wojsk Antanty.
Jednak dość szybko opracowano i wprowadzono do użycia sposób przeciwdziałania gazom bojowym w postaci maski gazowej. Na domiar złego okazało się, o czym również szybko przekonali się Niemcy, że użycie gazów bojowych jest uzależnione od tego, w którą stronę wieje aktualnie wiatr, a jego podmuchy bywały zmienne. Nad polami bitew zaczęły również pojawiać się coraz częściej samoloty. Nie były one jeszcze w stanie samodzielnie wpływać na rozstrzygnięcie w wojnie, jednak na przebieg poszczególnych bitew wpływ już miewały. Używane były nade wszystko do prowadzenia rozpoznania oraz kierowania ogniem artylerii. Ewolucji ulegało również wyposażenie indywidualne żołnierza. Powszechnie zaczęto używać stalowych hełmów, a mundury w swojej kolorystyce stawały się coraz mniej krzykliwe. Jako element podstawowego wyposażenia żołnierza pojawiła się maska gazowa czy granat ręczny. Wzrosło również nasycenie oddziałów bronią maszynową. Uzbrojeniem, które umożliwiło wyjście z impasu na froncie zachodnim i nadanie działaniom z charakteru manewrowego, okazał się być czołg. Po raz pierwszy użyty przez Brytyjczyków w bitwie nad Sommą w 1916 roku, szybko okazał się środkiem walki, który nie tylko jest w stanie wytrzymać ostrzał broni maszynowej czy rażenie odłamkami artyleryjskimi, ale może pokonać zniszczonymi działaniami teren ziemi niczyjej oraz zapewnić osłonę i wsparcie własnej piechocie. W tej dziedzinie, w dziedzinie konstrukcji czołgów i ich budowie, zdecydowany prym wiodła Entente, która zdołała opanować i wprowadzić do masowej produkcji kilka typów tych pojazdów. Niemcy nie byli w stanie tego uczynić. Działania na froncie wschodnim, gdzie walczyła z państwami centralnymi Rosja, nie przekształciły się w wojnę pozycyjną. Zadecydowała o tym długość linii frontu, która uniemożliwiała jej duże i równomierne nasycenie wojskiem. Państwa centralne przyjęły tutaj początkowo postawę bierną, licząc na szybkie zwycięstwo na zachodzie nad Francją. Stało się jednak inaczej. Rosjanie ruszyli do ofensywy na austriacką Galicję oraz niemieckie Prusy Wschodnie i tym samym wymusili przerzucenie części sił z zachodu na front wschodni. Mimo rozgromienia armii rosyjskiej w Prusach w bitwie pod Tannenbergiem w sierpniu 1914 roku, to nie udało się jednak osiągnąć rozstrzygnięcia we Francji. Rosjanie natomiast osiągnęli sukces w walkach z Austriakami, gdzie ich ofensywa została powstrzymana dopiero na linii Karpat. W 1915 roku państwa centralne przystąpiły do ofensywy na południowym odcinku frontu, przełamując pozycje rosyjskie w bitwie pod Gorlicami. Rosjanie w konsekwencji ofensywy zostali wyrzuceni z Królestwa Kongresowego, Litwy oraz części Wołynia i Białorusi. 1916 rok stanął pod znakiem ofensywy rosyjskiej. Ta jednak mimo ogromnych strat przyniosła bardzo ograniczone sukcesy, a linia frontu ustabilizowała się na linii od Zatoki Ryskiej do Morza Czarnego. Działania wojenne toczyły się również tam, gdzie wojna się zaczęła, czyli na Bałkanach. Serbia wraz z Czarnogórą zostały zajęte przez Austrię dopiero w 1915 roku i to tylko dzięki temu, że po stronie państw centralnych stanęła Bułgaria. Wkrótce ten sam krok uczyniła Turcja. Wejście do wojny Imperium Otomanów spowodowało, że wojna rozgorzała również w Afryce i na Kaukazie. Ententa, chcąc uzyskać kontrolę nad cieśninami prowadzącymi z Morza Śródziemnego na Morze Czarne, czyli nad Bosforem i Dardanelami, co gwarantowało utrzymanie komunikacji morskiej z Rosją, podjęły decyzję o przeprowadzeniu bardzo ryzykownej operacji desantowej. Krwawe walki na Półwyspie Gallipoli zakończyły się jednak zwycięstwem Turków. W 1915 roku do wojny przyłączyły się również Włochy, stając jednak po stronie Ententy. Wymusiło to przerzucenie przez Austro-Węgry dużej części sił na front włoski, gdzie były one związane do końca wojny. Działania wojenne, oprócz ogromnych strat w ludziach, które wywołały wielki szok we wszystkich walczących społeczeństwach, spowodowały również kryzys gospodarczy. Dotknął on nade wszystko państwa centralne, które dotknięte blokadą morską nie były sobie w stanie zapewnić odpowiedniego dopływu surowców. Szale zwycięstwa na stronę Ententy przechyliło przystąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych w kwietniu 1917 roku. Jednym z powodów tego wystąpienia było ogłoszenie przez Niemcy w lutym 1917 roku nieograniczonej wojny podwodnej,
czyli atakowania wszystkich statków, bez względu na to, do kogo należały, które płynęły do Wielkiej Brytanii. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że Niemcy z dużym powodzeniem użyli okrętów podwodnych przeciwko statkom handlowym Antanty, ograniczając dostawy surowców i zaopatrzenia dla Francji i Anglii. Trudna sytuacja państw centralnych została na krótko poprawiona przez wybuch rewolucji październikowej w 1917 roku w Rosji, co doprowadziło do wycofania się tego państwa z wojny i zawarcia przez nie pokoju z państwami centralnymi 3 marca 1918 roku w Brześciu nad Bugiem. Na jego mocy Rosja zrzekła się ziem polskich, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Białorusi i Ukrainy. Dzięki temu Niemcy i Austro-Węgry mogły przerzucić większość swoich sił na front zachodni. W pierwszej połowie 1918 roku Niemcy przystąpili do ostatniej ofensywy na froncie zachodnim. Nie przyniosła ona jednak oczekiwanych rezultatów, natomiast Antanta, korzystając z przybycia na front oddziałów amerykańskich, wypchnęła Niemców z Francji. W tym samym czasie na Bałkanach pokonana została Bułgaria, a na Bliskim Wschodzie Turcja. Równocześnie trudna sytuacja gospodarcza zaczęła powodować, że w państwach centralnych zaczęły narastać nastroje rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze. Na początku listopada abdykował cesarz austro-węgierski Karol I oraz cesarz Niemiec Fryderyk Wilhelm II. W konsekwencji tych wydarzeń podpisano 11 listopada 1918 roku rozejm w Compiègne, kończący działania bojowe na frontach I wojny światowej. Mieszkańcy Rosji, jak większość ludności w Europie, przyjęli entuzjastycznie wybuch wojny. Wszyscy po obu stronach frontu byli przekonani o tym, że będzie ona krótka i na pewno zwycięska. Pierwsze niepowodzenia były kubłem zimnej wody. Duże straty ponoszone na froncie, a w końcu utrata w 1915 roku najbardziej rozwiniętych przemysłowo obszarów odbiła się negatywnie na działaniu rosyjskiej gospodarki. Zaczęto krytykować rządy Mikołaja II, który często ulegał w podejmowaniu decyzji politycznych żonie oraz jej najbliższemu doradcy Georgijowi Rasputinowi. Na przełomie 1916 i 1917 roku sytuacja gospodarcza Rosji była dramatyczna, co odbiło się m.in. na ograniczeniu dostaw żywności dla miast. 8 marca 1917 roku w Piotrogrodzie, dawniej Petersburg, doszło do manifestacji kobiet, które próbowały bezskutecznie zdobyć chleb. Następnego dnia dołączyli się do protestu robotnicy. Naprzeciw protestującym wysłano żołnierzy i padły pierwsze ofiary. Takie podejście władz pogorszyło tylko sytuację, a do protestujących przyłączyli się żołnierze, którzy odmówili strzelania do tłumu. Ostatecznie przeciw carowi wystąpiła także Duma, czyli rosyjski parlament. Cara Mikołaja II zmuszono do abdykacji, a 15 marca 1917 roku władzę przejął rząd tymczasowy. Wydarzenia te nazywano rewolucją lutową. Ta rozbieżność w datacji wynikała z faktu używania przez Rosję innego niż przez resztę Europy kalendarza. Po upadku caratu w Rosji ukształtował się system dwuwładzy. Oficjalnie władzę sprawował rząd tymczasowy kierowany przez Aleksandra Kiereńskiego. Nie miał on jednak szerokiego poparcia. Drugim ośrodkiem był tymczasowy komitet wykonawczy, który reprezentował socjalistyczne rady delegatów robotniczych i żołnierskich. Początkowo w radach tych przewagę mieli umiarkowani socjaldemokraci, mniejszewicy, którzy chcieli reformy socjalistyczne wprowadzać na drodze pokojowej, i eserowcy, którzy chcieli dokonywać zmian poprzez reformę systemu kapitalistycznego. Jednak z biegiem czasu coraz większe znaczenie zaczęli w nich odgrywać radykalni bolszewicy, którzy zamierzali zmian socjalistycznych dokonać poprzez rewolucję. Na ich czele stał Włodzimierz Lenin. Rząd tymczasowy wprowadził wiele ważnych reform. Zlikwidował przywileje stanowe, zagwarantował swobody obywatelskie oraz ogłosił autonomię dla narodów zamieszkujących Rosję. Nie odważył się jednak na ostateczne rozwiązanie kwestii chłopskiej ani na wycofanie się z wojny. W kwietniu 1917 roku bolszewicy ogłaszają tzw. tezy kwietniowe, w których przedstawiają swój program polityczny. Zakładali oni jak najszybsze wycofanie się z wojny,
przekazanie ziemi chłopom oraz obalenie rządu tymczasowego i przejęcie władzy. Pierwsze dwa postulaty spowodowały, że popularność bolszewików zaczęła szybko rosnąć. Jesienią 1917 roku bolszewicy podjęli decyzję o przejęciu władzy siłą. Przewrót rozpoczął się w nocy z 6 na 7 listopada 1917 roku, czyli według kalendarza rosyjskiego z 24 na 25 października 1917 roku. Sygnałem do rozpoczęcia był strzał z krążownika Aurora. Najważniejsze punkty miasta wraz z siedzibą rządu tymczasowego, Pałacem Zimowym, zdobyto właściwie bez walki. Wydarzenia te określane są jako rewolucja październikowa. Wkrótce bolszewicy przejęli kontrolę nad całą centralną Rosją. W Piotrogrodzie powstała Rada Komisarzy Ludowych, która miała zamiar pełnić rolę rządu. Na jej czele stanął Włodzimierz Lenin. Wydała ona dwa propagandowe dokumenty – dekret o pokoju oraz dekret o ziemi. Pierwszy dotyczył natychmiastowego wyjścia z wojny. Drugi dotyczył nadania chłopom ziemi. Dokumenty te miały dać bolszewikom w planowanych wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego zdecydowane zwycięstwo. Przeprowadzone pod koniec listopada 1917 roku wybory zakończyły się jednak porażką bolszewików. Dlatego Lenin postanowił przejąć władzę siłą, wykorzystując do tego popierające go oddziały wojskowe. W lipcu 1918 roku ogłoszono nową konstytucję, na mocy której powołano do istnienia Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republikę Sowiecką. Władza bolszewików, zwanych też Sowietami, nie była popierana w całym kraju. Na terenie całej Rosji zaczęły kształtować się organy administracyjne, które nie uznawały władzy Rady Komisarzy Ludowych. Bolszewicy zaczęli je określać mianem kontrrewolucji, bez względu na to, jakie poglądy rządy te wyznawały. Rosję ogarnęła wojna domowa. Bolszewicy jako wroga postrzegali wszystkich, którzy reprezentowali inne poglądy. Największymi siłami i wpływami dysponowali dawni carscy generałowie, których określano mianem Białej Gwardii. Wiosną 1919 roku rozpoczęli oni działania przeciw bolszewikom, a ich akcje wsparło lądowanie wojsk Antanty w różnych punktach Rosji. Brak koordynacji działań doprowadził ostatecznie do zwycięstwa bolszewików. Zreorganizowana i kierowana przez Lwa Trockiego Chłopska Armia Czerwona do końca 1922 roku pokonała wszystkie oddziały Białej Gwardii. W grudniu 1922 roku proklamowano powstanie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Wybuch I wojny światowej budził ogromne nadzieje w sercach Polaków. Po raz pierwszy od czasów rozbiorów zaborcy stanęli po dwóch przeciwnych stronach barykady. To dawało realne szanse na odbudowę jakiejś formy państwowości. Fakt walki pomiędzy zaborcami determinował jednak również pewien tragizm. Polacy bowiem, jako obywatele tych państw, zostali zmobilizowani do armii i często będąc w obcych mundurach, musieli do siebie nawzajem strzelać. W sumie na frontach I wojny światowej walczyło ponad 3 miliony Polaków, a 500 tysięcy z nich zginęło. Kilkaset tysięcy zostało rannych. Po wybuchu wojny rząd austriacki wyraził zgodę na mobilizację oddziałów Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich. Z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstała kompania kadrowa. Jej żołnierze 6 sierpnia 1914 roku przekroczyli granice Królestwa Polskiego, by wzniecić antyrosyjskie powstanie. Akcja się nie powiodła, a kompania musiała wrócić do Krakowa. Pod koniec 1914 roku w oparciu o żołnierzy kompanii kadrowej rozpoczęto formowanie legionów polskich, które walczyć miały u boku armii austriackiej. W grudniu 1914 roku utworzono pierwszą brygadę legionów, której dowództwo objął Józef Piłsudski. Rok później powstała druga i trzecia brygada. W sumie liczyły one około 20 tysięcy żołnierzy. Swój chrzest bojowy przeszły w bitwie pod Krzywopłotami, a następnie walczyły pod Opatowcem, Łowiczówką i Rokitną. Przedłużająca się wojna spowodowała, że szanse państw centralnych na zwycięstwo zaczęły się zmniejszać, a szale na korzyść Ententy zdecydowanie przechyliło przyłączenie się do wojny USA w 1917 roku.
Ten stan rzeczy spowodował, że Piłsudski zmienił swoją orientację polityczną i dalsze trwanie przy państwach centralnych uznał za niezgodne z interesem Polaków. Okazja do sprzeciwu pojawiła się w momencie, gdy zażądano od legionistów złożenia nowej przysięgi wierności. Piłsudski wraz z większością żołnierzy odmówili jej złożenia, doprowadzając do tak zwanego kryzysu przysięgowego, a w efekcie do rozwiązania 1. i 3. Brygady Legionów. Piłsudskiego za bunt uwięziono w Magdeburgu. Druga Brygada Legionów, dowodzona przez generała Józefa Hallera, pozostała wierna państwom centralnym do 1918 roku. Polskie oddziały powstały również u boku Rosji. W listopadzie 1914 roku utworzono Legion Puławski, jednak w związku z niechęcią dowództwa rosyjskiego do formowania jednolicie polskich oddziałów pod polską komendą, w walkach z Niemcami na terenie Królestwa Polskiego uczestniczył on ostatecznie jako jedna z jednostek rosyjskiego pospolitego ruszenia. Sytuacja uległa zmianie po obaleniu caratu. Rząd tymczasowy wyraził zgodę na formowanie polskich jednostek. Ostatecznie powstały trzy korpusy polskie, liczące blisko 40 tysięcy żołnierzy. W skład drugiego korpusu weszła w lutym 1918 roku druga Brygada Legionów, która wypowiedziała posłuszeństwo dowództwu austriackiemu i przeszła na stronę rosyjską. Po podpisaniu pokoju między Rosją a państwami centralnymi polskie korpusy miały być rozwiązane. Drugi korpus odmówił jednak samorozwiązania i stoczył z Niemcami bój pod Kaniowem, w wyniku którego polskie oddziały po wyczerpaniu amunicji złożyły broń. Część żołnierzy wyrwała się jednak z okrążenia. Wśród nich był dowodzący drugim korpusem w tym starciu generał Haller, który wkrótce przedostał się do Francji. W 1917 roku prezydent Francji wyraził zgodę na utworzenie na terytorium tego państwa samodzielnej i sprzymierzonej z Antantą polskiej armii. W proces formowania i pozyskiwania ochotników mocno włączył się Komitet Narodowy Polski. Była to utworzona przez Romana Dmowskiego w 1917 roku w Szwajcarii organizacja polityczna, której celem była odbudowa państwa polskiego u boku Antanty. Komitet był postrzegany przez te państwa jako przedstawiciel narodu polskiego. W procesie organizacji Armii Polskiej aktywnie uczestniczył światowej sławy pianista i kompozytor Ignacy Paderewski. Pod koniec 1918 roku Armia Polska we Francji, na czele której stanął przybyły z Rosji generał Haller, liczyła około 70 tysięcy żołnierzy. Część jednostek wzięła udział w końcowej fazie walk na froncie zachodnim. Od kolorów mundurów oddziały te nazywano Błękitną Armią. Wraz z rozpoczęciem wojny wszystkie państwa zaborcze podjęły kroki propagandowe w celu pozyskania Polaków. Propaganda, czyli działania, które miały umożliwić manipulowanie społeczeństwem. Wydawano manifesty i odezwy, które jednak nie przekładały się na realne działania. Sprawiły jednak, że słowo Polska zaczęło się pojawiać ponownie na ustach zaborców. Sytuacja zmieniła się pod koniec 1916 roku. Przedłużająca się wojna, ciągnąca za sobą kolejne ofiary, spowodowała zmianę postrzegania sprawy polskiej przez państwa centralne. 5 listopada 1916 roku cesarz Austro-Węgier oraz cesarz Niemiec wydali manifest, w którym zapowiadano powstanie Królestwa Polskiego jako dziedzicznej monarchii konstytucyjnej, zapowiedziano utworzenie polskiego wojska pod dowództwem austriackim i niemieckim, ale sprawę granic pozostawiono do rozstrzygnięcia w przyszłości. Akt 5 listopada nazywany jest również Manifestem Dwóch Cesarzy. Proklamacja Niemiec i Austro-Węgier spowodowała umiędzynarodowienie sprawy polskiej. Polska i Polacy stali się przedmiotem zainteresowania dyplomacji wszystkich walczących państw. Na mocy aktu 5 listopada powstała w styczniu 1917 roku w Warszawie Tymczasowa Rada Stanu, zastąpiona we wrześniu 1917 roku przez Radę Regencyjną, która powołała pierwszy polski rząd. Deklaracja państw centralnych wymusiła analogiczne działania na Rosji. W grudniu 1916 roku car Mikołaj II zapowiedział, że stworzy państwo polskie z ziem trzech zaborów, wkrótce jednak na skutek rewolucji lutowej został on zmuszony do abdykacji. Powstały w Rosji rząd tymczasowy podtrzymał ten postulat, a bolszewicy, przynajmniej pozornie, wyznawali prawo narodów dawnej Rosji do samostanowienia. Napięta sytuacja wewnątrz Rosji nie doprowadziła jednak do podjęcia konkretnych działań w kierunku realizacji tych postulatów.
Przełomowe znaczenie dla przyszłości Polski miało orędzie amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona, który 8 stycznia 1918 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych przedstawił 14-punktowy program pokojowy, na którym powinien być oparty powojenny porządek. Punkt 13 dotyczył utworzenia niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza. Postulat ten poparły rządy Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. W 1919 roku delegacja polska uczestniczyła w konferencji pokojowej w Paryżu. W skład polskiej delegacji wchodzili Ignacy Paderewski, premier, równocześnie minister spraw zagranicznych polskiego rządu, Roman Dmowski, założyciel i przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego oraz ekonomista Władysław Grabski. Efektem konferencji była decyzja z marca 1919 roku o przekazanie Polsce Górnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego wraz z Gdańskiem. Taką decyzję oprotestowała jednak Wielka Brytania, która w myśl idei równowagi europejskiej obawiała się zbytniego wzmocnienia Polski kosztem Niemiec, gdyż Polska postrzegana była jako oczywisty sojusznik Francji. Ostatecznie Polska otrzymała Wielkopolskę wraz z Pomorzem Gdańskim. Gdańsk miał stać się wolnym miastem pod kontrolą międzynarodową, a przynależność Górnego Śląska, Warmii i Mazur miało zadecydować się w referendum. 28 czerwca 1919 roku polscy delegaci zaakceptowali postanowienia traktatu wersalskiego.